Natężenie przewozów kolejowych na Górnym Śląsku jest największe w Europie. Dotychczasowe metody kierowania ruchem stają się niewystarczające, a decyzje bywają spóźnione. Tu formuje się 31% pociągów całej sieci PKP. Śląska DOKP sięga po nowoczesne metody zarządzania ruchem kolejowym. Między innymi wykorzystano minikomputer MKJ25, bezpośrednio połączony ze wszystkimi stacjami kontrolowanego rejonu i przetwarzający na bieżąco dane o ruchu pociągów. Panie Tadeuszu, szykujemy odprowadzenie wrota z Muchowca. Porządek na pociągu. Tak, dziękuję. Dziękuję. Elektroniczne urządzenia automatycznego śledzenia ruchu pociągów dają dyspozytorom aktualny obraz sytuacji ruchowej. W ślad za każdym pociągiem informacja w postaci jego numeru wyświetlana jest automatycznie na odwzorowanym planie układu torowego w dyspozyturze okręgowej. Dyspozytor otrzymuje więc na bieżąco automatycznie uaktualnioną sytuację ruchową w całym rejonie. Może więc podejmować operatywne i trafne decyzje. Halo, Dańduchka? To jest pociągiem 41-280. Dlaczego jeszcze nie odjechał? Panie dyżurny, po odejściu pociągu 41-194 natychmiast proszę wyprawić 41-280. Koźniszej wyszły. System kontroli dyspozytorskiej umożliwi równomierniejsze rozłożenie ruchu w sieci kolejowej Górnego Śląska. Zwiększy przelotowość, zmniejszy opóźnienie przewozów. Thank you.
pociągu do Pierniewic przez Warszawę Centralną wjedzie na tor 20 przy Baranie Piastem.